Cześć, witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj Was zapraszam na test dwóch nowych kosmetyków, które ostatnio dostałam w prezencie od swojej bardzo dobrej koleżanki, która naprawdę chciała mnie chyba bardzo zaskoczyć, ponieważ o nie miałam, jak zobaczyłam te dwa produkty, które Wam zaraz pokażę. Pierwszym z nich jest, są w zasadzie róże marki Zoeva. To jest ta seria, która miała nawiązywać do Jamesa Bonda. Spectrum, Coral Spectrum i to jest właśnie wersja Coral, czyli taka bardziej malinowa, bardziej wpadająca w takie soczyste i jednocześnie delikatne róże, brzoskwinie, właśnie koralowe odcienie. Także mam nadzieję, że będziecie ciekawe, ponieważ ja naprawdę nie mogłam się doczekać testowania tych produktów. Piękna paleta, naprawdę zróżnicowany kolor, także myślę, że tymi kolorami będę szaleć w makijażach ślubnych, ponieważ są niezwykle ciekawe. Ja już miałam róże marki Zoeva, także byłam z nich bardzo zadowolona. Taka duża paleta, którą Wam kiedyś testowałam, Sun Palette chyba, tak mi się wydaje. I właśnie przypomniało mi się o tych różach, kiedy moja koleżanka mi je po prostu sprawiła, także mam jeszcze wersję bardziej chłodną, w tonacji takich chłodnych róży. Natomiast ta, moim zdaniem, idealnie pasuje do osób o ciepłej karnacji, także jestem go bardzo ciekawa, ich w zasadzie. I kolejnym produktem, który... pędzle Maxineczki, to jest akurat wersja do różu 104. Ja uwielbiam pędzel marki Zoeva Lux Highlight 105, także moja Ola pomyślała, że właśnie ten pędzel by mi się najbardziej sprawdził z tej całej kolekcji. Ceny tych pędzli są naprawdę moim zdaniem wysokie, także idealny pomysł na prezent, jeżeli chcecie kogoś zaskoczyć, chcecie mu sprawić naprawdę bardzo przyjemny prezent. Moja Ola też sobie kupiła te pędzelki, także mam nadzieję, że będzie równie zadowolona jak ja. Także jeżeli jesteście ciekawe, jak się sprawują te oba produkty, jak się sprawują moje nowe prezenty, moje nowe dzieci, to Was zapraszam do oglądania testu. Ok, przechodzimy do testów naszych dwóch nowych perełek. Będziemy testować dzisiaj, tak jak Wam mówiłam we wstępie, pędzel Maxineczki, to jest 04, czyli no moim zdaniem świetny pędzel do nakładania różu, rozświetlacza. Z bronzerem bym może nie kombinowała, ponieważ uważam, że to jest naprawdę fajne, lekkie włosie, które Wam idealnie stworzy taką mgiełkę produktu na buzi, także... Do bronzera moim zdaniem ten produkt się nie nadaje, chyba że takich naprawdę delikatnych bronzerów, gdzie tylko chcemy podkreślić jakby efekt tej opalenizny i później nałożyć róż, a także rozświetlacz. Ten pędzel jest bardzo podobny do takiego mojego ulubieńca, zaraz Wam pokażę. Jeżeli chodzi o pędzel nakładania róży, tylko że jest bardziej moim zdaniem rozłożysty, bardziej puchaty, taki lekki, właśnie taki stwarzający efekt mgiełki do Zoeva 105 Lux Highlight. Także jak widzicie, one są wbrew pozorom bardzo podobne do siebie, natomiast tutaj M by Maxineczka jest zdecydowanie bardziej rozłożysty. Mamy skówkę z 24-karatowym złotem, to też wyróżnia właśnie te pędzle. Także są bardziej ekskluzywne, to są właśnie formy prezentu. Jak ja dostałam ten pędzel, także naprawdę jestem, ja byłam po prostu w szoku, ja byłam zaskoczona, więc moja koleżanka stwierdziła, że mnie naprawdę jest trudno zaskoczyć, zresztą obie to stwierdziłyśmy, a naprawdę tym pędzlem byłam po prostu zauroczona. Ona zresztą też sobie go później kupiła, jak zobaczyła go u mnie i chyba nawet z czystej ciekawości najpierw chciała go zobaczyć u mnie, a później właśnie też sobie go sprawiła. Także one są naprawdę piękne, urocze i takie naprawdę nadające się idealnie na prezent, jak chce się właśnie kogoś zaskoczyć, także ta skówka z 24-karatowym złotem jest po prostu fantastyczna. No i będziemy testować nowe róże marki Zoeva, to jest akurat Coral Spectrum. Także to są takie bardziej cukierkowe kolory, jak widzicie. I one są naprawdę fajne pod tym względem, że bardzo są dobrze też napigmentowane, pięknie się nakładają, a co do tego, jeżeli chodzi o nakładanie, one pięknie po prostu wyglądają na policzkach, także przejdziemy teraz do testowania i widziałyście już kolory, jak one się mniej więcej rozkładają, więc mam nadzieję, że się domyślacie, który kolor będę testować. Teraz się zastanówcie. I ja będę testować ten przybrudzony róż, ponieważ ma takie właśnie opiłki złota w sobie. Także idealnie będzie się nadawał do dzisiejszego makijażu. Ja zresztą lubię takie kolory. I będziemy testować ten pędzelek jeszcze z rozświetlaczem. Zobaczymy, jak się sprawdzi. Natomiast zaraz zobaczymy, czy łapie dużo produktu. I jak to wygląda, ponieważ róże marki Zoeva są bardzo dobrze napigmentowane, więc ja bym nie chciała, żeby robił mi ten pędzel plamę, żeby nabierał zbyt dużą ilość produktu. Natomiast jeżeli chodzi o powiedzmy te dwa na przykład produkty, to ten jest zdecydowanie mniej napigmentowany, bardziej lekki.
A z tym trzeba jednak uważać. To jest najbardziej napigmentowany róż z paletki, zresztą widziało się na swatchach, że naprawdę jest dosyć taki mocny, natomiast delikatnie się pylą te róże. Także będę rozprowadzała nowym pędzelkiem róże marki Zoiva na policzku i zobaczymy, jak one się prezentują. Ale po prostu tak lekko można rozprowadzać te róże, naprawdę nie bójcie się wtedy. No i jak widzicie, one się pięknie mienią, pięknie. To jest w ogóle piękny, taki soczysty kolor. Jak będę robiła jakiś taki żywszy makijaż może na wiosnę, to użyję tego jaskrawego różu dosyć. Ten jest najmniej napigmentowany, to jest bardzo lekki, bardzo dla tych osób, które lubią podkreślać właśnie taką delikatność swojego makijażu. Natomiast jeśli chodzi o ten, który ja nakładam, on jako jedyny jest taki bardziej połyskujący, taki rozświetlający, także jak widzicie, ja bardzo lubię takie róże, także jestem naprawdę zadowolona i myślę, że będę sięgać po nie, także naprawdę jestem zadowolona z efektu. I przechodzimy do nakładania rozświetlacza. Rozświetlacz to będzie jak zwykle tradycyjnie Mary Luminizer i delikatnie otrzepę nadmiar produktu i będę nakładać Mary. Ten pędzel jest naprawdę lekki, może naprawdę minimalną ilość produktu nałożyć na nasze policzki, żeby tylko podkreślić efekt, także pod tym względem jest troszeczkę lżejszy w, że tak powiem, w operowaniu niż na przykład Zoiva 105 Luxe Highlight. Także jeżeli na przykład dopiero początkujecie z makijażem, chcecie mieć coś bardziej ekskluzywnego i jednocześnie coś, co nie zrobi Wam plam i pomoże w nakładaniu pewnych produktów, także ten rozświetlacz, także widzicie, naprawdę jest fantastyczny, bo można bardzo ładny, taki delikatny efekt stworzyć, to myślę, że powinnyście spróbować właśnie tego pędzla. Jest naprawdę fantastyczny moim zdaniem, także uczę się i zaraz do Was wracam. Kochani, skończyłam już makijaż nowymi produktami marki Zoiva i jestem naprawdę w szoku, jeżeli chodzi o jakość tych róży, ponieważ bardzo ładnie się rozprowadzają, są naprawdę piękne, kolory są fantastyczne moim zdaniem, one ładnie się rozprowadzają, też oczywiście za sprawą tego nowego pędzla od Maxineczki, natomiast jeżeli chodzi o ich konsystencję, jest bardzo ciekawa, ponieważ jest minimalnie kremowa, minimalnie kredowa, taka na pograniczu i przez to ładnie się rozprowadza, nie robią wam te róże plam, także jak widzicie, naprawdę bardzo ładny połysk, oczywiście jeszcze troszeczkę podkręciłam efekt rozświetlaczem, natomiast jeżeli chodzi o kolory, jestem naprawdę w szoku, natomiast będę Wam testować w późniejszych tutorialach, myślę, że ten kolor, ponieważ jest bardzo, bardzo soczysty, jestem go ciekawa. Ten jest bardzo delikatny, więc tak jak mówiłam Wam, nadaje się do bardzo jasnych karnacji, które chcą podkreślić tylko właśnie efekt takiego ciepłego policzka, także naprawdę paleta jest bardzo przemyślana moim zdaniem, jeżeli chodzi o kompozycję, ponieważ każdy z nas znajdzie coś dla siebie. Jeżeli wykonujecie makijaże ślubne czy makijaże jakieś okazjonalne, naprawdę Wam te róże się przydadzą moim zdaniem. I przechodząc do pędzelka, słuchajcie, jest świetnie wykonany. Włosie jest bardzo delikatne, miękkie, naprawdę z bardzo dobrej jakości włosia, mięciutkie, porównywalne pewnie do Hakuhodo, którego nie mam. Może kiedyś sobie sprawię jakiś jeden pędzel dla porównania, natomiast pędzel pięknie leży w dłoni, słuchajcie, jest naprawdę fantastyczny. Także ja jestem bardzo, bardzo zadowolona, jeżeli chodzi o efekt, który daje właśnie ten pędzelek. Także jeżeli jesteście ciekawe, albo chcecie komuś sprawić prezent lub po prostu dla samych siebie kupić coś tak wyjątkowego, jak właśnie pędzle Maxineczka, to bardzo Wam polecam, ponieważ pierwsze wrażenia są naprawdę, moim zdaniem, bardzo miłe. Także ja naprawdę dziękuję Oli za ten wspaniały prezent, ponieważ jest naprawdę fantastyczny i ja, taka gadżeciara, manieczka makijażowa, naprawdę jestem bardzo zadowolona i to jest strzał w dziesiątkę moim zdaniem. Także, tak jak mówię, idealny prezent. No i jednocześnie myślę, że ciekawy filmik, także dajcie znać, co sądzicie o tych produktach. Ja się z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Trzymajcie się!